Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Jesteście parą od lat. Mieszkacie razem i popadliście w rutynę. Kręcicie się w zamkniętym kółku. Dom, praca, dom. Rzadko ze sobą rozmawiacie. Każde z was ma swoje zajęcia, swoje obowiązki. Wasz związek pomału usycha. Jak temu zaradzić? Kluczem do poprawy stanu waszego związku jest robienie różnych rzeczy wspólnie oraz robienie czegoś dla partnera. Nie macie pomysłu, co można robić razem i jak czerpać z tego radość? Ta książka jest odpowiedzią na wasze problemy. Karteczki. Na pewno czasem robicie listy zakupów czy spraw do załatwienia. Zostawiacie sobie jakieś polecenia. Odgrzej obiad, sprawdź wodomierz, wstaw pranie. Karteczki stają się bezosobowe, zimne, rozkazujące. A wystarczy przecież dodać do treści takiej kartki rysunek kwiatka, serduszka czy uśmiechniętej buzi. Można też na koniec napisać po prostu: życzę ci miłego dnia, albo dwa najprostsze i najważniejsze słowa: kocham cię. Możecie też litanie spraw do zrobienia zakończyć czymś miłym i niespodziewanym. Na przykład: coś tam, wynieś śmieci, nakarm kota, powiedz mi, że mnie kochasz. Tak samo można zrobić z listą zakupów. Coś tam, chleb, masło, wino na naszą dzisiejszą romantyczną kolację we dwoje. Takie zakamuflowane zaproszenie na wspólny wieczór będzie na pewno dla niego czy dla niej bardzo miłe i ekscytujące. SMS-y, telefony, maile. Większość par kontaktuje się między sobą w ciągu dnia pracy, żeby przypomnieć o jakichś zakupach, odebraniu butów od szewca, czy z informacją, że dziś trzeba w pracy zostać dłużej i druga połówka ma nie czekać z obiadem. Proponuję dołączać do tych informacji jakieś czułe słówko. A najlepiej będzie, jeśli poświęcicie minutę na wysłanie SMS-a z informacją, że kochacie i tęsknicie. Jeśli oboje w ciągu dnia pracy korzystacie z internetu, wyślijcie sobie jakąś wirtualną kartkę albo napiszcie maila, w którym podzielicie się jakąś usłyszaną właśnie anegdotką czy zaobserwowaną zabawną sytuacją. Oczywiście nie namawiam nikogo do wymigiwania się od obowiązków służbowych. Maile możecie wysłać w czasie przerwy śniadaniowej, a SMS-a w trakcie czekania, aż zagotuje się woda na kawę, czy nawet w czasie wycieczki do łazienki. Możecie też wykonać króciutki telefon. Posiadającym talenty wokalne, podpowiadam, możecie ukochanemu czy ukochanej zaśpiewać jak Stevie Wonder. Dzielimy się marzeniami. Wszyscy mają jakieś marzenia, nawet jeśli są one przytłumione codziennością. Niektóre z tych marzeń są przyziemne: podwyżka, lepsza praca, urlop. Niektóre bardziej abstrakcyjne: trwanie miłości, posiadanie przyjaciół. Niektóre dotyczą naszego własnego szczęścia, inne chęci uszczęśliwienia innych. Podziel się swoimi marzeniami ze swoim towarzyszem życia, opowiedz mu, czego w życiu pragniesz, jakie są twoje plany, te bardziej i te mniej realne. Zastanówcie się razem, jakie swoje fantazje spełnilibyście, gdybyście na przykład wygrali jakąś oszałamiającą sumę na loterii albo dostali gigantyczny spadek po krewnym, o którym wcześniej nie wiedzieliście. Pomyślcie razem o tym, jaki chcielibyście mieć dom, czy nowoczesny, czy staroświecki, pełny nowoczesnych urządzeń technicznych, chromu i szkła, czy raczej ciepły, z dużym stołem w kuchni, kominkiem w salonie i łóżkiem z baldachimem. Opowiedzcie sobie, jakie kraje chcielibyście zwiedzić i dlaczego,
A może popuśćcie wodzy fantazji i wyobraźcie sobie podróż na przykład do średniowiecznej Japonii albo starożytnej Grecji. A czy wiesz, o wykonywaniu jakiego zawodu tak naprawdę marzy twoja dusza? Złote myśli.